drogie, ukochane, umiłowane pochwiczanki. Jak nakręciłem filmik o cioci Telimenie, to zostałem zmieszany, jeśli nie z błotem, to w każdym razie z tym, że jestem niezupełnie normalny i że takich filmów nie wolno pokazywać, udostępniać publicznie. To, że facet może wiedzieć, jak jest zbudowana kobieta, jest przyjęte w naszej kulturze, ale on się ma o tym dowiedzieć tylko i wyłącznie z Atlasu Anatomicznego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Żadnego innego. No. Ewentualnie Towarzystwa Katolickiego. No. Tam jest to mniej więcej owiane mgłą i ona występuje w tym, w barchanach. Bo jakby facet wiedział, jak jest zbudowana kobieta przed ślubem, to z przerażenia mógłby uciec przed ołtarza. Dlatego facet nie powinien tego wiedzieć. No i dlatego, kochane, odwołuję wszystko, co powiedziałem na temat cioci Telimeny i pana Tadeusza, odwołuję. Nie, to jest zupełnie niemoralne, niementalne i w ogóle. Nie. My, faceci, w ogóle nie wiemy, jak jest zbudowana kobieta. Dowiadujemy się po ślubie, ale wtedy już jest za późno. I dlatego już nie mamy potem pochwicy, bo już nas na to nie stać.